Cześć, witajcie w kolejnej części vloga mojej 5 minut. Dzisiaj ponownie zapraszam do pracy nad testami nowego Slice'a w aplikacji CatchTheFlow. Więc 5 minut myślę, że jednak nie wystarczy. Więc dzisiaj zaczynam od Miro. I tak właśnie widzę, że tak za bardzo to moje oznaczenie tutaj nic nie pomaga. Więc ja sobie od razu może poprawię to. Czyli rozgrupujemy i usunę ten tą linię. Ale za to ustawię co ja ustawię? Takiego to boxa, który pozwoli mi wskazać po prostu, czym się w danej chwili zajmuje. I on będzie lekko transparentny i będzie obejmował takiego całego slice'a. Jeszcze zeskaluję. Teraz będę wiedział tak naprawdę, gdzie jestem, już tak myślę lepiej. Bo do tej pory kilkukrotnie tak się przemieszczałem góra-dół, bo nie wiedziałem, który slice aktualnie realizuję. Teraz już widzę, mam to oznaczone. Więc zajmę się teraz Start Work. Start Work w modulu jest Stop Work, czyli tutaj tym testem rozpoczęcia tej pracy. Najpierw zrobimy start work command test, czyli zmiana nazwy. Start work command test i tutaj mam mój moduł, który rejestruje mi tutaj. W zasadzie powinien mi rejestrować to wszystko, co poprzedni, znaczy co moduł w infrastrukturze, za wyjątkiem listenerka. Więc przekopiuję sobie to. No i data jest też fejkowa. Okay, tam, czy to było, czy nie było. Import missing file. Więc mam start work view module, Joule. No i ten test. Test, który de facto jest tak, on przyjmuje work time update. Czyli na givenie mam work time update. Tutaj jest wartość 25 i jedna data. I ten test, ten update add. Ok, błąd. I to zdarzenie już znajduje się gdzieś tam wcześniej. Je implementowałem. Mam tu też Pomodoro Work Event Listener, więc to nie będzie ten listener, tylko listener Start Work, który jest niezaimplementowany, więc test na pewno będzie się wywalał. I skutkiem tego jest zdarzenie work started z czasem 25 i konkretną godziną. I to zdarzenie też już miałem implementowane. Wcześniej to zrobiłem. Więc mam test, który nie zadziała, ponieważ nie ma logiki tutaj, znaczy logiki, nie ma tutaj chwytania zdarzenia i po prostu przetwarzania. Więc nie zadziała, ale ja sobie odpalę, żeby sprawdzić, czy mam rację. A logika znajduje się właśnie tu w Event Listenerze. OK, więc ten test powinien mi sfailować teraz. Tak, bo oczekuję zdarzenia, którego nie ma.
event is, nie powinien być pusty, więc biorę się za implementowanie. Zaimplementowanie tego tutaj event listenera, tylko teraz jest taka sprawa, że de facto to się nie dzieje w momencie, kiedy event o zmianie work time update przychodzi, tylko to się dzieje w zasadzie w momencie, kiedy ja wykonuję komendę. Czyli tu nie będzie nasłuchiwania na tym evencie. Bo to jest UI. Więc to mnie skłania do refleksji na temat tego, że chyba jednak źle poszedłem do testowania. I już wcześniej miałem ku temu przesłanki. Mianowicie ja tu testuję Start Work U Event Listener, czyli ten listener muszę zapodać. A być może nie powinienem w ogóle tutaj brać tego pod uwagę. Powinienem po prostu wystrować komendę. I wtedy możliwe, że byłoby to lepsze podejście. I miałbym tak typowo komendę. I wówczas te problemy z Reactive Extensions i z tymi opóźnieniami czasu i tak dalej, co miałem wcześniej, nie miałyby miejsca, bo ja bym testował od razu komendę, czyli wykonanie. Czyli handler faktycznie wygeneruje mi zdarzenie work started. Tylko co wtedy z tymi zdarzeniami wcześniejszymi? No dobrze, trzeba to będzie się nad tym zastanowić. Okej, dzisiaj w sumie udało się coś zaimplementować, ale też mam ciekawe wnioski i myśli. Muszę się po prostu zastanowić, co z tym tematem zrobić. Bo być może znowu będzie gruby refaktor i po prostu pozmieniam pewne tutaj koncepcje dotyczące testowania. Co by mi w sumie uprościło. Bo testowałbym tylko komendy, tak? I to, co jest pod spodem. Tylko jest jeden szkopuł, bo czy opóźnienie czasowe 25 minut, to, które konfiguruję, nie jest przypadkiem jakąś logiką biznesową? Żeby to zrobić lepiej, to bym musiał zrobić jakiś timer cykliczny, który mi sprawdza, ale to trochę bez sensu, bo mechanizm ten jest w zasadzie zaimplementowany w Reactive Extensions. Nie wiem. Dobrze, no to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli się podobało, to oczywiście łapka w górę i nie krępuj się, zasubskrybuj ten kanał, bo będzie więcej wideo z kodowania w C-Sharpie, aplikacji Cache the Flow. Także dzięki, zapraszam cię oczywiście na kolejny odcinek moich 5 minut jutro. Cześć!